jedziemy znowu na rowerach, ale musimy powiedzieć Wam o akcji. Chcieliśmy jechać nad jezioro Gołczałkowickie, bo dookoła jest taka trasa i myśleliśmy, żeby tam się przejechać na rowery. Ale tam jest zawsze ciężko z parkingiem w miejscu, w którym zazwyczaj parkowaliśmy. I Krzyś wybrał inne miejsce. I najlepsze jest to, że trafiliśmy w miejsce, w którym byliśmy 6 lat temu. Chodziliśmy tutaj właśnie po tym lesie, bo tam kawałek dalej był dom, który chcieliśmy kupić. I dojechaliśmy, jedziemy i mówimy, że kojarzymy te miejsca tutaj i coś tam, no nie? Że przyjeżdżaliśmy przez ten przejazd, kapliśmy się, że jesteśmy w miejscu, gdzie mieliśmy mieszkać, tylko no, nie składało się tak, żeby po prostu ostatecznie ten dom kupić. Było dużo perypetii, takich przeszkód, żeby to ogarnąć. Dobrze wyszło, natomiast taką mamy retrospekcję tutaj w tym miejscu i zaparkowaliśmy nawet w miejscu, gdzie parkowaliśmy wtedy jeszcze golfem, byliśmy na spacerze z Dalią, Mikołaja nie było jeszcze, oni ptaszki nie ćwierkały, jak to mówią. Taką retrospekcję i tak wróciliśmy znowu do tego czasu, gdy szukaliśmy domu, to jest takie bardzo mocno odcisnęło na nas takie piętno historyczne, psychiczne i bardzo często wracamy do tego okresu gdzieś tam wspomnieniami. No, to tak się chciałam podzielić z Wami taką historią. Wyciągamy Mikołaja, biorę torby i jedziemy. By the way, o tej godzinie śpi się najlepiej. Nie wiem, jak go wymęczymy. Może ktoś z Was ma taki uchwyt na kierownicy i powie, jak się sprawdza. Bo ja się po prostu boję, że podczas drgań i tych wszystkich wertepów, że mi ten telefon wypadnie z tego. Ale może się mylę, więc jeżeli ktoś ma, to niech powie. A ja się muszę zatrzymać. Bo chyba mi wlazła mucha do oka. Jezus. Czułam, jak idzie. Chowie, bo chłopaki mi odjeżdżają. Jeszcze przy tym wszystkim natrafiliśmy na kombajn, który jest w trakcie żniw. I wysypywał właśnie prawdopodobnie zboże. Tak. Musieliśmy się zatrzymać, żeby tutaj wszystko zobaczył. Ale jak jest pięknie ten zachód. Czad. Zrobię Wam zdjęcie. No, a ta jedna woła jakby. Wiem, która to. Tak, z fajką. Jest. No, szef bandy. To jest posłuch. Chyba mnie namierzyły. A to najlepsze... No wiem, że patrzą na mnie, aż mam gęsią skórkę. O! Ale najlepsze jest to, że ta sama woła, chodźcie, idziemy postać w innym miejscu, nie? Mega. Nie wiem, jak się woła na gęsi. No, czad. Giem. Nie, to nie to. Koniec wycieczki, skończyliśmy z wynikiem 21 km prawie. Jak dobrze pamiętam? 21,2. Jak Ci się podobało, Miki? Co Ci się podobało? Pamiętasz gąski? No ścigał coś. Kombajn? Tak. Kombajn nas ścigał? Tak. Widzieliśmy kombajn? Nas chciał zjadzić. Co? Chciał nas zjadzić. Aha. Gonił. Gonił nas, tak? Tak. Chciał nas zjadzić. I to ostry. Ostry jest, no. Ma te takie swoje do mielenia zboża, tak? Tak. Jak to się może nazywać, Krzyś? Młocarka? To się jakoś nazywało, ja wiedziałam, jak to się nazywa. Tylko słowo, którego nie używam praktycznie. Nie mamy kombajna. Mikołaj by chciał, nie? Co byśmy kombajnowali? Młócili, Miki. Aktualnie młócimy tylko jedzenie. Chowałeś auto? Ała, ale mnie ugryzł komar teraz. Co za... Jednak przy jeziorze to zawsze jest tych komarów. Zatrzęsienie. Muszę sobie grzywkę podciąć, Misiek. Nie ma, będziemy mieć nowe ulubione jedzenie. Niam, 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 niam. Dobrze, bierzemy. To dla Państwa. Proszę, Mikołaj, twój talerz. Soli.
soli. No posolisz, proszę. Będziesz solił, dobrze. Tu są takie talarki, Mikołaj, jeszcze. Chcesz takie? Zobacz. Mikiś. Miko. Gorące jeszcze, na pewno. Jemy. Dzień dobry, dzień dobry. Tym razem sama, ponieważ mam taki babski dzień. Już pierwszy przystanek zaliczyłam. Wysłałam do Was paczki z naszymi książkami, z torbami, z torebkami, ze swetrami. Zapraszam Was do opisu filmu i tutaj gdzieś przypinam Wam naszą stronę internetową. Wpadajcie na zakupy. Będzie nam bardzo miło, jeżeli razem będziemy coś gotować. I co? Teraz jadę do Sinsaya, bo mam odbiór zamówienia. Właściwie zdublowanego. Poprzednim razem brałam słoiki, które okazały się na maksa potłuczone, no nawet nie uszczerbione, tylko w mak poszły, ale to jest takie delikatne szkło i zobaczymy, czy ten transport w ogóle da radę i czy się uda je kupić, bo jeżeli znowu będą potłuczone, to będę musiała je zwrócić i czekać, aż pojawią się w ofercie sklepu już stacjonarnie. Także zobaczymy, jak to będzie i muszę skoczyć do Action po taki statyw, który pokazywaliśmy Wam też w poprzednich vlogach, który ma automatyczną funkcję śledzenia. Także to w pierwszej kolejności, potem jadę do kosmetyczki poprostować sobie zmarszczki, także strasznie się cieszę, bo popatrzcie, co się tutaj dzieje, Gordon Ramsay! Chcę jechać jeszcze na ciuchy, potem mam zaplanowaną kawę z siostrą, jakieś zakupy może z siostrą, więc czeka mnie fajny dzień. Z jednej strony, z drugiej strony zostawiam chłopaków, więc zawsze mi jest tak trochę smutno, gdzieś zawsze jeździmy razem, wszędzie i tak jakby nie lubię się z nimi rozstawać mimo wszystko. No ale dzisiaj parę ładnych godzin będę poza domem, więc nie było opcji i nie chcieliśmy męczyć małego. Czekajcie, jedzie karetka, ale nie wiem z której strony. A dobrze, kres. Nie muszę zjeżdżać. Okej, ja Was zabieram ze sobą, no i życzę mi, Wam, nam pięknego dnia. Leci. Pół godziny później, a ja dalej stoję w korku. Pół godziny później, ja dalej stoję w korku. Odpadł mi aktualnie Action i Sinsay, żebym zdążyła na cokolwiek. Jesus Maria, dajcie mi spokój. Dlaczego nikt nie mówi, żeby medytować w korku? Bo się kurnie da. Nie da się medytować w korku. Chociaż robię sobie masaż twarzy. Tak wykorzystam ten czas. Katastrofa. Życzcie mi powodzenia, żebym w ogóle dojechała, bo ten vlog został, jest pod znakiem zapytania, bo właściwie chyba nic z niego nie wyjdzie, jak tak dalej pójdzie. Właściwie nie pójdzie, nie pojedzie. Nie jedziemy. O, chwilę temu powiedziałam, że jedziemy, nie jedziemy. Nie jedziemy, stoimy. Stoimy w korku. Jesus Maria. Wiecie, co jest powodem tych wszystkich korków? Powodem jest to, że drogowcy wiecznie się guzdrzą. Bo zamiast rozkopać coś i to naprawić, to rozkopanie sobie stoi, wiecie, oni rozpierdą pół drogi, a potem se znikną. Znikną, nie ma nikogo, cichosza, nie wiadomo, słuch o nich zaginął, ślad również, znaczy ślad został, ale po drogowcach ani mru-mru. I tak sobie to kiśnie. To jest chyba najwolniejszy aspekt naszej gospodarki i w ogóle jakichś przebudów i wszystkiego i pójścia do przodu, to drogowcy. A najgorsze jest to, jak jedziecie, wiecie, stoicie w tym korku, stoicie pół godziny w tym korku, 40 minut w tym korku, dojeżdżacie do tego miejsca, przyczyny tego korku, patrzycie, a tam stoi czterech chłopa, trzech patrzy, a jeden trzyma w ręku kilo, z całym szacunkiem. Jeżeli tu jest jakaś osoba, która pracuje w ten sposób, to może nam wszystkim wytłumaczy, dlaczego to idzie jak krew z nosa. A właściwie nawet nie krew z nosa, nie wiem dlaczego się do tego porównuje. Krew z nosa, jak się zacznie kidać, to po prostu nie idzie jej zatamować, ona wcale nie leci wolno. O co chodzi?
Nie uwierzycie, ale dojechałam, mam dosłownie minut 20, więc ja nie wiem, co ja kupię i czy cokolwiek znajdę, ale życzcie mi powodzenia, bo chciałabym nagrać ten odcinek. Lecimy spóźnieni na wszystko, ale powiedziałam, że wykonam wszystko, to wykonam dzisiaj wszystko. Mam torebkę, która jest idealna do wszystkiego. Słuchajcie, to jest nasza torebka, mojego projektu. Idealna właśnie na bieganinę po mieście. Zmieścicie tam wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Macie ją zawsze pod ręką, jest zapinana, jest bezpieczna, także nieproszeni goście na pewno nie wcisną rąk do tej torebki, nic wam nie wypadnie, a wszystko macie zaraz obok siebie. Także najlepsze torebki, jakie możecie mieć w naszym sklepie. Wyszłam z niczym. Zupełnie z niczym, przymierzyłam parę rzeczy, ale nic mi się nie podobało. Kiedyś bym nawet wzięła kilka. Ta pierwsza stylizacja nawet fajna, taka wakacyjna i tak dalej, ale ta spódnica taka krótka, piękna, ale tak krótka, że wystarczy się schylić całe 4 litery na wierzchu. Bluzka też strasznie krótka, mocno wycięta, także niestety wychodzę z niczym następnym razem. Teraz kierunek. Moja halinka, prostowanie zmarszczek, więc strasznie się cieszę, bo już wszystko mnie popuściło, a nie chcę, żeby mnie puszczało, a potem z moją, prosto do mojej siostry. Dojechałam, zaparkowałam i się skichałam, a teraz idę. Nawet nie jestem spóźniona, wyrobiłam się w czasie i prześlicznie dotarłam, no minutkę później niż miałam. Co tam robicie? Dla mojej córki na wakacje. A, ale jakie słodkie! Dotarłam i zaczynamy! Molly mogła się potem pomalować trochę? No. Dobrze. Bo wiesz, że z siostrą nie chciałabym powiedzieć jak pół dupy za krzoka. Z siostrą? Nie, siostra, z siostrą pójdę na kawę. Ja już po, o, się mi włosy uleżały. Ja już po i mamy plany na kolejne, ale to was poinformuję, co będziemy robić. A właściwie to opowiesz ty, Halinka, o tym, bo ty lepiej opowiadasz o takich rzeczach. O, dobra. Teraz mam się nie schylać. Wyprostowane zmarszczki będą za niedługo, bo jeszcze nie. Troszeczkę to musi potrwać. Przepraszam. Jak to się mówi? Na szczęście. Na szczęście, właśnie. A ja 100 lat, na zdrowie. Nie wiedziałam w ogóle, co chcę powiedzieć. No. A teraz uciekam do siostry. Dojechałam do sfery, także idę szukać mojej siostry. Nawet szybciutko, bez korków i bez problemu. Chcesz jedną? Nie, chcę. O, jak to fajnie wygląda. Chciałam tą jeżynową, ale jest na ciepło, a nie chciałam na ciepło kawy. Patrzcie, co ona dorwała w Akszonie. I ja z tą moją białą patelnią. Jadę do Sarniego Stoku i jadę potem najwyżej do Żywca. Chcę tą patelnię. No tak, ignoruję właśnie moją siostrę. Widocznie, że dobrze ignoruję, bo zajarzyła. Chciałam, żebyś szła ze mną razem. I ci to wszystko zobaczysz. No bo mąż mi kazał to wszystko przez mojego męża. Nie ma. Najgorsze, że nie ma naklejek. I patelni. Zaliczyłyśmy zakupy i słuchajcie, jadę jeszcze do Sarniego Stoku, ponieważ jak widzieliście, moja siostra kupiła zajebczastą patelnię. Ta patelnia kosztuje generalnie 800 zł. I ja właśnie wjeżdżam na parking, szukam mojej siostry, idę prosto do Action, bo nie mam wiele czasu. Chciałabym sprawdzić, czy ta patelnia jest. Może mi się uda. Jeżeli jest mi dane ją kupić, to ją kupię. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że ją dorwę. Bo już się naczaiłam długi czas i moja siostra ją sobie łapła. Życzcie mi powodzenia, pochwalę się, jeżeli następny kadr będzie, gdzie jestem szczęśliwa, to znaczy, że ją kupiłam. A jeżeli nie, no to już wiecie, że nie. Chyba dzisiaj zamówienia z Sisseya nie odbiorę. Bo po prostu nie zdążę. Pojedziemy kiedyś tam. Trzymaj tak kciuki. Nie było.
Nie ma patelni. Jeszcze jadę do Żywca. Jestem jebnięta. No ale cóż, popatrzcie, wielki donut. O, na przykład taka świeczka. Trzeba szkoda palić. Potem będziesz jak kopciuszek w Teksasie. Ty, ale to potem można wykorzystać jako kubek na kawę. Na espresso, albo... To jest super, to jest pumpkin? Pumpkin spice, no. Ile to kosztuje? 30 zł. Fajnie. O, tutaj też są. Co to jest, jakaś nowa moda, Asia? Nie wiem. No. Zamknij oczy, daj mi fory. No zawsze coś wynajdzie. Nie wybaczysz mi tej patelni? Co? Nie wybaczysz mi tej patelni? Tu masz. Nie. I co to jest to? Fajne jest. A to nie jest ten oryginalny, ale taki... Swanson Stewartson. Stevenson. Smartson, jak on się nazywa? Stanley. Jezus, nie zapamiętam, kto tak nazywa kubki? Nigdy. Ktoś, kto kocha swoje nazwisko, ja wiem. Szklana? No. A, o ty, to tu taką... Tu jest większa. Kurczę, ja chcę taką, ale żłobione, żeby to było, wiesz? Te numerki, bo to się zdziera w zmywarce. Ale mało kiedy masz żłobiona. No, jak znajdziesz kiedyś, to możesz mi wziąć. Chcecie zobaczyć największy kicz ever, Asia? Chcesz zobaczyć największy kicz ever? No. A to TK Maxx. Nie, tu są piękne te meble. To też jest super. O, ty. Taką jakbyś miała wersję kolorystyczną sofy. Tak, właśnie o takiej marzyłam. O takiej marzyłam i... No, domy. Halloweenowe kotki. Tak. Sardonice są, nie chcesz wazon, na teraz? Wazon jest. Nie, Krzyś powiedział, że będzie robił. Rano stolik po burzy, miska dla psa. To jest taki bar. Ale ja lubię tutaj te meble, tylko ja nie wiem, jak je dostarczyć do samochodu. No jak dałaś sobie radę z samochodu, z IKEA. No tak, ale to dostarczyłam ja, Krzyś ją przytwierdzał. Ale taki fotel, co przez cały Sarnistok go nieś? Widziałeś kogoś, żeby tutaj popitała z meble? Możesz wypożyczyć gdzieś koszyk. Dojechałam do domu i słuchajcie, mam najlepszą siostrę na świecie. Oddała mi swoją patelnię. No, to tyle się wam chciałam pochwalić i podziękować mojej siostrze tutaj przed wszystkim. Dzięki sis. Będzie gotowane. Idę do chłopaków i było super. W sumie głównie dzięki Halince, to po pierwsze, i po drugie mojej siostrze, bo spędziłyśmy zajebisty czas. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Bye!